jak założyć portfel MetaMask, jak podłączyć go z giełdą Uniswap oraz jak używać zarówno MetaMask, jak i Uniswap. Zapraszam do oglądania. Witam Was na kanale Krypto Podróże. W związku z licznymi zapytaniami odnośnie zarówno portfela MetaMask, jak i giełdy Uniswap oraz innych, postanowiłem nagrać serię filmów właśnie o tym portfelu, jak podłączyć go z poszczególnymi giełdami, tak aby pomóc Wam w przyszłości używać zarówno MetaMask, jak i Uniswap oraz omówić oczywiście najważniejsze funkcje, tak aby ułatwić Wam tutaj poruszanie się w świecie kryptowalut. Jeżeli interesuje Was ten temat, pamiętajcie o tym, aby subskrybować mój kanał, aby być na bieżąco. Zostawcie również łapkę w górę, jeżeli ten film będzie dla Was wartościowy. Pamiętajcie proszę również o tym, że ten film nie jest poradą inwestycyjną, ma jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Zaczynajmy. Na samym początku musimy wpisać wyszukiwarkę MetaMask Chrome. Klikamy w taki link, jak tutaj się wyświetla. Otworzy nam się strona, na której możemy dodać do Chrome MetaMask. Klikamy sobie w tym miejscu. Dodaj rozszerzenie. Pobiera nam się. I otworzy nam się automatycznie taka strona. Klikamy rozpocznij. I mamy możliwość podłączyć istniejący portfel albo utworzyć portfel na nowo. Ja Wam pokażę, gdyby ta strona Wam się nie wyświetliła, kliknijcie sobie w ten puzzle i następnie MetaMask. Wówczas ta strona na pewno Wam się otworzy. A więc klikamy utwórz portfel i w tym miejscu znajduje się bardzo ważna informacja, zanim klikniecie I agree. Pamiętajcie o tym, że MetaMask nigdy, ale to nigdy nie zapyta Was o Wasze prywatne adresy, klucze, nasionka seeds, transakcje itd., itd. Nigdy nie zapyta o IP, więc jeżeli dostaniecie taką wiadomość, zignorujcie ją. Najlepiej dodajcie do spamu, czy też zablokujcie, ponieważ może to być próba wyłudzenia informacji, które spowodują, że utracicie swoje kryptowaluty z MetaMask. W tym miejscu musimy utworzyć hasło, które będzie składało się z minimum 8 znaków, duże, małe litery, cyfry, znaki szczególne. Pamiętajcie o tym, żeby to hasło było trudne. Powtarzamy hasło i zapoznajemy się z regulaminem. Jeżeli się z nim zgadzamy, tylko wówczas klikamy sobie w ten kwadracik i klikamy utwórz. Następnie pojawiła się strona tajna fraza zapasowa. Tutaj w prawym dolnym rogu możemy kliknąć i pobrać sobie takie słowa lub kopiować je ręcznie, klikając sobie tutaj w tą kółeczkę. Pojawią się wszystkie słowa. Pamiętajcie, żeby nigdy nikomu tych słów nie dawać, nie pokazywać, ponieważ jeżeli do tego dopuścicie, pokażecie komuś te słowa, będzie miał wtedy dostęp do Waszego konta na MetaMask, a co za tym idzie, może Wam skraść takie kryptowaluty. Słowa do konta, które zakładam w tym momencie, nie będzie używane, więc ja mogę to na potrzeby tego filmu zrobić. Skopiujcie sobie te słowa. Zapiszcie w bezpiecznym miejscu, pamiętajcie o tym, żeby zawsze mieć do nich dostęp i klikamy dalej. Teraz w odpowiedniej kolejności musimy te słowa wprowadzić tutaj w ten prostokąt, klikając poszczególne wyrazy i klikamy potwierdź. I teraz wyświetliła się strona z gratulacjami. Ja Wam jeszcze przypomnę, aby zapisać sobie kopię zapasową w wielu miejscach, czyli te nasionka odzyskiwania, te słowa, które poprzednio wpisywaliśmy w kolumnie. Nie trzymajcie tylko w jednym miejscu, ponieważ jeżeli będziecie to robić przykładowo na komputerze, a komputer zostanie zniszczony, skradziony, zhakowany, tak? No to wówczas możecie narazić się na to, że stracicie dostęp do Waszego MetaMask. Nigdy nie udostępniaj nikomu tej frazy. To już o czym wspomniałem. Uważaj również na rybaków, czyli osoby, które mogą podszywać się pod MetaMask i prosić Cię o to, abyś podał nasionka seeds. Nigdy, ale to nigdy tego nie robimy. Jeśli zajdzie konieczność ponownego wykonania kopii zapasowej frazy seed, znajdziesz ją w ustawieniach, a następnie zabezpieczenia. Jeśli masz jakieś pytania lub zauważysz coś podejrzanego, wyślij e-mail na adres, który podany jest teraz na ekranie, czyli support@metamask.io. Teraz bardzo ważna informacja. MetaMask ani nikt inny nie może odzyskać Twojej frazy seed, więc jeżeli Ty utracisz swoje nasionka odzyskiwania i nie będziesz w stanie zalogować się do MetaMask, no to w tym już Ci nikt nie pomoże. Tutaj w świecie kryptowalut to my musimy zabezpieczać swoje pieniądze, swoje kryptowaluty, tylko my ponosimy pełną odpowiedzialność za to, jak to robimy. Jeżeli wszystko jest jasne, klikamy wszystko gotowe. Tutaj wyskoczył komunikat, gdzie możemy obecnie podłączyć MetaMask. Kliknij start swapping. Pokażę Wam teraz, jak zasilić MetaMask kryptowalutą. Klikamy sobie nasz portfel, następnie buy. Mamy opcję albo zakupić poprzez wire, albo zdeponować klikając w tym miejscu. To jest adres, na który należy przesłać w tym przypadku Ethereum. Tak, kopiujemy sobie ten adres dla pewności. Wpiszę sobie go w jakimś miejscu w notatniku lub tutaj u góry miejscu na adres. I zobaczcie, czy początek
i koniec jest identyczny, czyli w tym przypadku 0x i kończy się 8d, tak samo jak u góry. Wtedy mamy pewność, że na pewno skopiowaliśmy poprawnie adres i na ten adres przesyłamy sobie kryptowalutę. W tym miejscu możemy wylogować się z MetaMask. Jak już mamy portfel MetaMask, zasililiśmy go kryptowalutą. Teraz pokażę Wam, jak podłączyć portfel MetaMask z Uniswap. W tym celu musimy wejść na stronę uniswap.org. Link do tej strony znajdziecie pod tym nagraniem. Lub po prostu wyszukajcie sobie ten adres w internecie, tak jak ja to zrobiłem. Klikamy w ten link. Następnie Use Uniswap, tutaj u góry po prawej. Otworzy nam się kolejna strona, zakładka. Ja sobie tym słoneczkiem zmienię wygląd strony na ciemny. Wy możecie według swoich preferencji ustawić. I klikamy Connect to a Wallet. Teraz wybieram MetaMask. Klikamy w tym miejscu. Otworzy nam się oczywiście portfel. Sprawdźmy, czy na pewno jest to dobre konto, które wybrane zostało automatycznie. No i klikamy dalej. Połącz. I już nasze konto MetaMask w Uniswap jest połączone. Tutaj jest adres. Możemy sprawdzić, czy na pewno jest poprawny. Wejdźcie sobie teraz w ustawienia. Sprawdźcie, jak macie ustawione. Ja mam tutaj na 0,5%, tak jak było pierwotnie. Limit transakcji, czyli czas maksymalny na transakcję, to jest 20 minut. I za chwilę Wam teraz o tym więcej opowiem. Zwróćcie uwagę na to, jak Wy macie ustawione. A mianowicie, jeżeli chcecie kupić sobie jakąś kryptowalutę, przykładowo wybierzmy pierwszą lepszą KIP. Tak, i chcemy kupić za 3 Ethereum tą kryptowalutę. Dostaniemy jej tam ponad 11 600 sztuk, ale zobaczcie, cena to na zielono, to się podświetla, to jest 0,13%, czyli różnica pomiędzy pierwszym tokenem, który zamienimy, a ostatnim, to jest tylko 0,13%, czyli mieści się w granicy 0,5%. Wy oczywiście możecie sobie swoje preferencje ustawić. Ja oczywiście tutaj bym nic nie zmieniał. Na przykładu ZRX to jest 0,84%, czyli widzicie więcej. Jeszcze jedną Wam pokażę dla przykładu kryptowalutę, bo te rozbieżności naprawdę mogą być dużo większe. Wejdźmy jeszcze dla przykładu pierwszą lepszą NMR. Zobaczcie, tu jest 3,20%. I teraz moja rada jest taka, po prostu jeżeli tak się zdarza, zobaczycie, że zanim klikniecie zamień, żebyście podzielili sobie tę transakcję na kilka. Czyli tak jak tu w tym przykładzie chciałem zakupić za 3 Ethereum, to podzieliłbym to na 6 razy, czyli za 0,5 Ethereum jedna zamiana, za 0,5 druga i tak 6 pod rząd, aż zamieniłoby mi wszystkie, ponieważ robiąc jedną dużą transakcję, ryzykuję po pierwsze to, że może się nie zrealizować w przeciągu tych 20 minut, jak na tym przykładzie mamy ustawione. Dwa, mogę zapłacić dużo więcej niż robiąc to trzykrotnie. I trzy, co jest konsekwencją tego, że więcej zapłacę, dostanę po prostu mniej tokenów, które chcę docelowo dostać przy takiej zamianie. Jeżeli chcecie dokonać wymiany na token, który niestety nie znajduje się na tej liście, ja Wam teraz pokażę, jak taki token dodać krok po kroku, bo jest to jeden z najczęściej pojawiających się problemów, najczęściej zadawanych pytań, jak to zrobić poprawnie, jak nie popełnić błędu. W tym celu musimy udać się przykładowo na stronę CoinMarketCap. Wyszukujemy token, który chcemy dodać, przykładowo w tym przypadku będzie to Vision Network. I tutaj z tych informacji musimy pobrać kontrakt. I robimy to dwojako. Albo możemy kliknąć w tym miejscu, jeżeli już taka informacja istnieje, kopiując ten adres. Wracamy tutaj, wklejamy go w tym miejscu i po wklejeniu adresu tego kontraktu pojawi nam się ten token, możemy go importować, ale zanim to zrobimy, pokażę Wam jeszcze jedną opcję. Jeżeli ten kontrakt nie będzie widniał w tym miejscu, możecie kliknąć sobie Explorers, Etherscan.io. Sprawdźcie, czy na pewno otworzył Wam się poprawny token i kopiujemy sobie ten adres z tego miejsca. To jest dokładnie ten sam adres, ale pokazałem Wam na wypadek, gdyby nie było opcji pierwszej. I wklejamy go w tym miejscu, pojawia nam się ten token i klikamy import. Tutaj pojawi się informacja, czy na pewno na 100% mamy poprawny adres. Pamiętajcie o tym, że jeżeli nie zrobicie tego właśnie w taki sposób, obierzecie ten adres przykładowo z jakiejś strony, z jakiejś grupy, to może to być adres błędny, ktoś będzie chciał Was przykładowo oszukać. I może być tak, że dokonacie zamiany przykładowo Ethereum na jakiś bezwartościowy token. A więc zawsze zwróćcie uwagę, skąd pobieracie ten adres, tak aby ten adres pochodził z oficjalnych źródeł, tak jak Wam to pokazałem, albo z Etherscan, albo z CoinMarketCap właśnie z tego miejsca. Nigdy, przenigdy z żadnej grupy. Jeżeli wszystko jest na pewno sprawdzone, potwierdzamy i klikamy import. I podobnie robimy w przypadku
innych tokenów. A więc pamiętajcie, zawsze na początku wpisujemy token, który chcemy zamienić. Jeżeli go tu nie ma, możemy go dodać właśnie w taki sposób. Chciałbym Wam teraz pokazać błąd, który może się pojawić w czasie podłączania portfela MetaMask z Uniswap. Jeżeli już macie podłączone sieci u siebie na portfelu w MetaMask, jak to robić? Ja to pokażę Wam w kolejnym nagraniu, więc już teraz zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, tak aby to nagranie nie przeoczyć. To zobaczcie, ja mam tutaj podłączoną sieć Binance Smart Chain, ok? I teraz gdybym chciał podłączyć MetaMask z Uniswap używając tej sieci, doszłoby do błędu, dlatego zwróćcie na to uwagę, bo jeżeli macie tutaj coś pozmieniane, wówczas takie podłączenie się Wam po prostu nie uda. Zmieniamy wówczas, klikając w tym miejscu, na główną sieć Ethereum, ok? Teraz możemy bez problemu podłączyć sobie ten portfel. U mnie zrobiło się to automatycznie, w Waszym przypadku po prostu będziecie musieli kliknąć, tak jak pokazywałem to poprzednio, tutaj w ten przycisk. Czyli podsumujmy wszystko od początku do końca, jak dokonać zakupu na Uniswap za pomocą MetaMask. Krok pierwszy będzie to zasilenie portfela MetaMask, klikając tutaj Buy. Oczywiście zwróćcie uwagę, czy na pewno macie Ethereum, jeżeli chcecie przesłać Ethereum, tak? Klikamy Buy i możemy to zrobić za pomocą Wire lub po prostu zdeponować środki z zewnątrz. Klikając zobacz konto, pojawi nam się adres, na który należy przesłać tą kryptowalutę. Jeżeli tej kryptowaluty nie ma tutaj na liście, tak, czyli macie tylko w tym przypadku Ethereum na samym początku, możecie dodać tutaj token, klikając dodaj token i wyszukać go w wyszukiwarce, przykładowo OMG. Jeżeli chcę przesłać sobie OMG, klikam sobie OMG, dalej. Jak już się nam tutaj pojawił, klikamy dodaj tokeny i mamy OMG również na naszym portfelu, wówczas będzie tutaj w tych zakładkach. Jeżeli chcemy dodać jakiś token, który nie widnieje w tym miejscu, załóżmy, że chcemy dodać token BAT, tak, i on by nam się tutaj na tej liście nie wyświetlił. Co należy w takim przypadku zrobić? W tym celu wchodzimy na stronę, przykładowo CoinMarketCap, tutaj w wyszukiwarce wpisujemy symbol tego tokena, przykładowo BAT, ok, i tutaj w tym miejscu będzie kontrakt, adres kontraktu, który należy wkleić w MetaMask. Kopiujemy go albo w tym miejscu, albo możemy od razu kliknąć sobie tutaj na tego lisa i doda nam automatycznie do MetaMask, lub jeżeli nie ma tych dwóch pierwszych opcji, wchodzimy na etherscan.io i adres tego kontraktu znajduje się tutaj w tym miejscu. Sprawdźcie, czy na pewno jest to token, którego szukacie. Klikamy tutaj w tym miejscu kopiuj, przechodzimy na portfel MetaMask, ok? Jeżeli, tak jak mówię, nie było go tutaj na liście, wystarczy, że sobie wklepiemy tutaj ten adres kontraktu, no i wyskoczy nam ten token, tak? I tutaj sobie klikamy w niego, dalej, dodaj token. I mamy dodany kolejny token. Jeżeli chcielibyśmy go tutaj usunąć z tej listy, klikamy w tym miejscu, następnie ukryj, schowaj, ok? Tak to się robi, jeżeli już mamy dodany token, którego szukaliśmy, jeżeli już mamy zasilone to konto, jak zasilić, już wiecie. Przechodzimy do Uniswap, jest to krok drugi, czyli musimy znaleźć token, który chcemy zamienić, czyli zamieniamy przykładowo Ethereum na, a dodajmy ten BAT przykładowy, ok, klikamy sobie w tym miejscu, wpisujemy ilość Ethereum, jaką chcemy zamienić, czyli przykładowo 0,1 Ethereum, dostaniemy za to 230 BATów. W tym miejscu, tak jak Wam pokazywałem, pokazuje różnicę pomiędzy najdroższym i najtańszym tokenem, czyli jest bardzo, bardzo mała, wręcz minimalna. Jeżeli wszystko jest ok, klikamy tutaj zamień. Ja oczywiście teraz nie mam środków, więc nie mam jak tego zrobić. I tak jak Wam to pokazywałem na początku, jeżeli chcemy tutaj token, jeżeli go tutaj nie możemy znaleźć, robimy to w ten sam sposób. CoinMarketCap, szukamy tokena, szukamy adres kontraktu, wklejamy go w tym miejscu, no i możemy już sobie ten token zamienić. Pamiętajcie, adresu nie pobierajcie w żadnych grup, tylko i wyłącznie z oficjalnych stron, najlepiej etherscan.io. Jeżeli nie ma takiej kryptowaluty w tym miejscu, takiego tokena w tym miejscu, to robimy to właśnie w ten sposób, wchodząc na CoinMarketCap lub na etherscan.io. No i tak właśnie można dokonać zakupu na Uniswap.